O Samsungu Galaxy S21 Ultra 5G powiedziano już wiele. Na samym tabletowo możecie znaleźć sporo wpisów na jego temat. Czas przyjrzeć się akcesoriom, które idealnie do niego pasują. Zaznaczam, ciekawym akcesoriom. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G jest pierwszym przedstawicielem serii Galaxy S, który otrzymał wsparcie dla rysika S Pen. Nie jest to jednak rysik chowany w dedykowany utwór w obudowie smartfona, a taki, który swoje miejsce ma w dedykowanym telefonowi etui. Jedno z nich trafiło w moje ręce. Na początek ważna informacja. Sam rysik nie jest aktywny, taki ma się pojawić na rynku w późniejszych miesiącach bieżącego roku, a to oznacza, że nie obsługuje gestów znanych z serii Galaxy Note, ale ma za to sporo innych wartościowych możliwości. Można go z powodzeniem wykorzystać do robienia odręcznych notatek z opcją konwertowania pisma odręcznego na cyfrowe, rysowania po ekranie, bowiem wspiera 4096 poziomów nacisku, czy po prostu do standardowej obsługi smartfona. Łatwiejsze staje się wprowadzanie uwag na PDF-ach, edytowanie screenshotów, czy wszystko, co wymaga większej precyzji, niż jest w stanie zapewnić ludzki palec. Ale mi chyba najbardziej do gustu przypadła funkcja tłumacza, która działa zaskakująco dobrze. W sprzedaży dostępne są lub zaraz będą dwa rodzaje etui do Galaxy S21 Ultra 5G, z klapką chroniącą ekran lub bez niej. A skoro już mamy funkcjonalne etui z rysikiem, czas na słuchawki. Najlepiej najnowsze Galaxy Buds Pro. Od kilku miesięcy korzystam z Galaxy Buds Live. W momencie swojej premiery były to pierwsze słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, które wychodziły poza utarty schemat. Swoją budową przypominają fasolkę, dzięki czemu perfekcyjnie dopasowują się do ucha użytkownika. Przez ich wygląd można je traktować nie tylko w kategorii fajnych słuchawek, ale i lifestyle'owego gadżetu. O ile jednak Galaxy Buds Live to słuchawki mniej więcej w połowie drogi między dousznymi a dokanałowymi, tak Galaxy Buds Pro są typowo dokanałowe, a już samo to sprawia, że lepiej wygłuszają otoczenie. W zestawie sprzedażowym znajdziemy w sumie trzy pary gumek, dzięki którym każdy użytkownik będzie w stanie dopasować ich wielkość do własnych uszu. Opcje wygłuszania są dwie. Aktywna redukcja szumów, dwustopniowa wysoka lub niska oraz dźwięk otoczenia. Każda z nich nieco inaczej odcina nas od tego, co dzieje się wokół. Jest też wykrywanie mowy, które gdy zaczynamy mówić, automatycznie zatrzymuje odtwarzane treści multimedialne. Musicie też wiedzieć, że wewnątrz konstrukcji znajduje się 11 mm głośnik niskotonowy odpowiedzialny za bas oraz 6,5 mm głośnik wysokotonowy, którego zadaniem jest zapewnienie szerokiej sceny i czystego dźwięku. Co ważne, słuchawki spełniają normę wodoodporności IPX7. W Galaxy Buds Pro znajdziemy w sumie 3 mikrofony mające zapewniać świetną jakość rozmów. Sama bateria słuchawek ma wystarczać na do 5 godzin odtwarzania muzyki z włączonym ANC, a z doładowywaniem przez etui do 18 godzin. Z wyłączonym ANC czas pracy ma się wydłużyć do 8 godzin na jednym ładowaniu, a etui ma doładować na kolejne 20 godzin. Przed publikacją recenzji sprawdzę to dokładnie. Oczywiście, jak przystało na sprzęt Samsunga komunikujący się między sobą, wystarczy otwarcie klapy etui, które jednocześnie jest powerbankiem, by na ekranie Galaxy S21 Ultra 5G natychmiast pojawił się komunikat o wykryciu Galaxy Buds Pro i możliwości ich parowania. Przy każdym późniejszym otwarciu etui na ekranie pojawia się informacja o stanie naładowania baterii. Fajny bajer. Dodam jeszcze, że słuchawki bardzo fajnie współpracują ze smartfonem, jeśli chodzi o ich ładowanie. Wystarczy bowiem położyć słuchawki na tylnej obudowie smartfona, by je naładować bezprzewodowo. Dopełniając kwestię ekosystemu Samsunga, nie sposób nie wspomnieć o lokalizatorze Samsung Galaxy SmartTag, dzięki któremu nie zgubimy kluczy, portfela czy innych rzeczy, które są dla nas cenne. Wystarczy go do nich przyczepić, by były stale widoczne w aplikacji SmartThings Find. Niestety lokalizator nie trafił jeszcze do mnie na testy, dlatego jedyne co mogę Wam pokazać to materiały producenta na jego temat. Zbliżając się ku końcowi, w tym materiale pokrótce chciałam Wam przybliżyć najważniejsze akcesoria, jakie warto kupić do Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G. Dajcie znać, czy temat któregoś z nich rozwinąć w kolejnym materiale, a chętnie to zrobię. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia, cześć!